Zarząd Powiatu Bolesławieckiego jak co roku przyznał nagrody finansowe dyrektorom i nauczycielom z bolesławieckich szkół powiatowych. Wręczono je nagrodzonym w starostwie powiatowym przy placu Piłsudskiego. Nagrodę ministra edukacji dostała Dorota Kurowska, nauczycielka matematyki i przedsiębiorczości z drugiego liceum ogólnokształcącego i Edyta Gorczyca, nauczycielka przedmiotów zawodowych z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych. Pracę nauczyciela matematyki rozpoczęłam w roku 80. Zawsze pracowałam z ogromną radością. Wydaje mi się, że matematycznie rozwinęłam wielu uczniów. No na pewno nie wszyscy uczniowie byli wrażliwi na moje nauczanie, ale no tak się zawsze zdarza. W szkole pracuję 18 lat, przede wszystkim z młodzieżą w technikum ekonomicznym. Nasz kontakt z młodzieżą nie opiera się tylko na tym, że ja jestem nauczycielem, a oni są moimi uczniami. Nasz kontakt jest taki ogólny, przede wszystkim opierający się o sferę wychowawczą. Nawiązujemy ze sobą więzi, potem utrzymujemy te więzi i kontakty po zakończeniu szkoły. Wręczono też kilka medali przyznanych przez Komisję Edukacji Narodowej i Prezydenta RP. Biorąc pod uwagę liczby, najwięcej uhonorowanych nauczycieli było z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych, bo aż 7. Dziękując i gratulując nauczycielom, przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę na wyniki, jakie uzyskują bolesławieckie szkoły na egzaminach maturalnych. Szanowni Państwo, posłużę się cytatem z Biblii. Po owocach ich poznacie. Owocem waszej, może nie ciężkiej fizycznie, ale bardzo stresującej i trudnej pracy jest wynik. Jesteśmy najlepszym powiatem, jeśli chodzi o poziom edukacji, poziom zdawalności matur na terenie województwa dolnośląskiego. I nie jest to przypadek, ponieważ jest to któryś z kolei rok, gdzie zajmujemy od pierwszego do trzeciego miejsca. Wicestarosta wspomniał o dużym projekcie edukacyjnym, który będzie realizowany w bolesławieckich szkołach zawodowych. Projekt obejmie 5 takich szkół. Odbędą się tam kursy kwalifikacyjne dla uczniów, młodzież odbędzie staże zawodowe czy zajęcia z doradcami. Chciałem też podziękować panu dyrektorowi Rudykowi za zdobywanie środków zewnętrznych na rozwój naszego szkolnictwa, na dofinansowanie różnych projektów. Jest to bardzo ważne, gdyż te środki pomagają młodzieży naszej czy państwu w pracy. Jest ta praca znacznie łatwiejsza. Życzenia nauczycielom złożył też m.in. członek zarządu Stanisław Chwojnicki i radny Jan Rus, który w Radzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.